TVG 9. Dziś yy, będę mówił o bojkocie, tak czysto teoretycznie, bez nawoływania do bojkotowania czegokolwiek. Yy, chciałbym zwrócić uwagę na to, jak potężną bronią, bronią o charakterze pokojowym, jest yy, bojkot w ręku społeczeństwa czy, czy narodu. Yy, Broń w zasadzie w tej chwili najsilniejsza. No, kiedyś jeszcze można było mówić o strajku generalnym, ale no, nie ma dziś wielkich zakładów pracy. Czyli praktycznie bojkot jest tą najpotężniejszą bronią w ręku narodu, w ręku społeczeństwa i to główną bronią. No, tutaj tylko ostrzegam przeciwko zakłóźnięciu. Ciu się pacyfizmem i tym podobnie, ponieważ no, takie metody pokojowe, metody nonviolence yy, są skuteczne najdłuższą metę tylko wtedy, kiedy ma się pistolet w kieszeni i od czasu do czasu nie na okrągło, nie niezbyt często się go użyje. Na czym polega bojkot? Bojkot jest to odstąpienie... Masowe odstąpienie społeczeństwa, narodu od stosunków gospodarczych, osobistych i wszelkiego rodzaju stosunków z określoną instytucją, osobą, czy nawet z całym państwem. Na skalę masową zastosowali bojkot Irlandczycy. Stamtąd w ogóle pochodzi ta, ta forma walki. Najpierw właśnie zastosowano go. Wobec kapitana Bojkota, przedstawiciela reżimu brytyjskiego. Później stosowano ją wobec różnych instytucji, osób, praw, aż ostatecznie zastosowano bojkot wobec całego imperium brytyjskiego, co wsparte dość ograniczonymi no w porównaniu z tą. Krew przelaną w Polsce, z ograniczonymi y, działaniami zbrojnymi partyzanckimi, to y, przyniosło wolność, wyzwolenie Irlandii i to y, wtedy, gdy y, Imperium Brytyjskie było u, u, u szczytu swojej, jego rozkwitu. Także Pamiętajmy o bojkocie jako formie walki, formie walki pokojowej, która jest, jest bardzo skuteczną formą walki. Oczywiście, jeśli, jak mówiłem, ma się ten pistolet w kieszeni na wszelki wypadek.